Witam Państwa. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania programu Nasz Powiat, w którym przygotowaliśmy materiał na temat bezpłatnych badań USG dla rolników przeprowadzonych w mobilnym gabinecie w gminie Magnuszew oraz informacje o punkcie rzeczy znalezionych, który na terenie powiatu kozienickiego znajduje się w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kozienicach. W tym programie przedstawimy także komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczący szczepień przeciwko poliomielitis. Na zakończenie zapraszam na relację z 10. Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Biesiadnej Kozienicy 2015. 30 września w godzinach od 9 do 17 na placu przy Ośrodku Zdrowia w Magnuszewie stanął mobilny gabinet USG, w którym przeprowadzono bezpłatne badania USG jamy brzusznej i tarczycy. Przedsięwzięcie zrealizowane było w ramach programu profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników oraz członków ich rodzin. To jest wspólne przedsięwzięcie Instytutu Medycyny Wsi, Funduszu Składkowego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. A wynikający z prostego faktu, im szybciej wykryjemy choroby, które są chorobami cywilizacji, także dotyczące mieszkańców wsi, tym łatwiej będzie i taniej później je leczyć. Mamy w ustawie zapisane takie działania prewencyjne i to należy uważać jako działanie prewencyjne, bo na wczesnym etapie wykrycie każdej choroby rokuje dobrze. W dodatku muszę powiedzieć, że bardzo dobrze jest, że one są skierowane głównie do osób czynnych zawodowo, bo przecież mają mniej czasu na przesiadywanie w przychodniach, więc to jest też taki plus tychże badań. Oczywiście badania te są robione w skali całego kraju, we wszystkich oddziałach regionalnych. Na terenie Mazowsza te badania akurat są przeprowadzone w największym zakresie na terenie byłego województwa siedleckiego i u nas w Radomskim. Trzy gminy zostały wytypowane, były już takie badania przeprowadzone w Klwowie, w Promnie i dzisiaj właśnie w Magnuszewie. Warunkiem wzięcia udziału w programie była rejestracja pod bezpłatną infolinią, gdzie każdy chętny otrzymał wyczerpujące informacje dotyczące samych badań, jak i sposobu przygotowania się do nich oraz dostarczenie w dniu badania do mobilnego gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W dniu dzisiejszym zostało zgłoszone 38 osób, bo takie są możliwości przebadania w ciągu jednego dnia. A więc zaplanowana liczba została zgłoszona i mamy nadzieję, że wszystkie osoby będą przebadane. To badanie zostało w gminie Magnuszew wytypowane, ponieważ jest to typowa gmina rolnicza, gdzie w rejonie działania naszej placówki terenowej KRUS w Kozienicach jest to największa gmina rolnicza. Stąd też badanie zostało skierowane tutaj w tej gminie jako pierwsze. Po przeprowadzonym badaniu każdy otrzymał wyniki oraz informacje dotyczące dalszego postępowania. Jestem z badania bardzo zadowolona, ponieważ dzięki temu mogę się dowiedzieć, czy coś mi dolega, czy nie. No akurat dowiedziałam się, że mam w prawej stronie jakiegoś tam guzka. Dzięki temu badaniu wiem, że muszę odwiedzić panią doktor i wziąć się za leczenie. Będą jeszcze badania na bazie szpitali, gdzie rolnicy będą mogli również korzystać bezpłatnie z tego typu badań. Będą to poszerzone jeszcze badania o kardiologiczne, także będzie szerszy zakres badań, ale jeszcze organizacyjnie będzie to w późniejszym terminie podane do wiadomości dla rolników. Program jest reakcją na utrudniony dostęp rolników do badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych. Objęcie badaniami przesiewowymi ludności wiejskiej w ramach profilaktyki zdrowotnej jest pierwszym w Polsce kompleksowym działaniem mającym na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich. Program finansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Od 19 stycznia 2015 roku na terenie powiatu kozienickiego funkcjonuje punkt rzeczy znalezionych, którego zadania realizuje Wydział Organizacyjny i Kadr Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ulica Kochanowskiego 28, pokój numer 25, numer telefonu 48 611 73 36.
Zasady funkcjonowania punktu rzeczy znalezionych określają przepisy ustawy z dnia 22 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych, przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności są to przepisy od artykułu 183 do artykułu 189 oraz przepisy zarządzenia starosty numer 1 przez 2015. Przepisy ustawy o rzeczach znalezionych wprowadzają zasadę, że kto znajdzie rzecz, a nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zgłasza informację o znalezieniu rzeczy do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy, ewentualnie miejsca znalezienia rzeczy. Jeżeli rzecz taka znajdzie się już u nas w depozycie u starosty, my rozpoczynamy poszukiwanie osób, które zagubiły przedmioty. Ogłoszenie o rzeczy znalezionej wywieszane jest na tablicy informacyjnej przy budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kozienicach przez okres jednego roku, licząc od daty znalezienia rzeczy, oraz zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.kozienicepowiat.pl. Aby móc odebrać zagubioną rzecz z punktu rzeczy znalezionych, należy okazać pracownikowi punktu dowód zakupu danego przedmiotu, rzeczy lub inny dokument stwierdzający prawo własności. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami, do zaglądania na stronę powiatu kozienickiego. W związku z potwierdzonymi dwoma przypadkami zakażenia wirusem polio na Ukrainie, główny inspektor sanitarny wydał komunikat dotyczący sytuacji epidemiologicznej. Zachorowania te dotyczyły dwójki dzieci, 4-letniego oraz 10-miesięcznego, u których stwierdzono ostre porażenie wiotkiem. Objawy paraliżu u dzieci wystąpiły w dniach 3 czerwca i 7 lipca 2015 roku i podobieństwo sekwencji genetycznych właśnie stwierdzonych wirusów wskazuje na aktywną transmisję tego wirusa. Był to wirus CVD-PV1. Chore dzieci są mieszkańcami obwodu zakarpackiego, który graniczy z Polską, Słowacją, Węgrami i Rumunią. W 2014 roku na Ukrainie było zaszczepionych tylko 50% dzieci, było w pełni zaszczepionych przeciwko poliomielitis i innym chorobom zwalczanym drogą szczepień. I obecnie wykonywane są wszelkie działania mające na celu skuteczną i szybką odpowiedź na zaistniałe zagrożenie zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Planowane jest przeprowadzenie kampanii uzupełniających szczepienia z zastosowaniem szczepionki OPV i rozpoczęcie szczepień powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od wystąpienia pierwszych przypadków zakażenia w populacji liczącej nie mniej niż 2 miliony dzieci poniżej 5 roku życia. Krążenie wirusów tych CVD-PV wśród ludzi ma miejsce bardzo rzadko, głównie w populacjach osób niezaszczepionych lub też w populacjach o niskim stopniu zaszczepienia. Ryzyko wystąpienia zachorowań na Ukrainie ocenia się obecnie na wysokie. Natomiast ryzyko międzynarodowego rozprzestrzeniania się wirusa uznaje się za bardzo niskie i między innymi w Polsce też ryzyko wystąpienia tego wirusa uznaje się za bardzo niskie. W Polsce poziom zaszczepienia przeciwko poliomielitis populacji dzieci wynosi powyżej 95%, a u dzieci powyżej 2 roku życia mieści się w granicach 99,3–99,9%. Także poziom wyszczepienia jest bardzo wysoki. Jednakże należy mieć na względzie, że ten obwód zakarpacki, w którym wystąpiły zachorowania, graniczy z 4 krajami, także graniczy również z Polską. I w związku z tą obecną sytuacją na Ukrainie, główny inspektor sanitarny w Polsce poleca uzupełnienie szczepień przeciwko polio dla osób, które nie ukończyły 19 roku życia oraz tym osobom, które nie zrealizowały
zrealizowały w pełni, pełnego cyklu szczepień zgodnie z programem szczepień ochronnych obowiązującym w Polsce. Podstawowy schemat szczepień obowiązkowych przeciwko polio, obejmujący podanie 3 dawek szczepionek, powinien być rutynowo zakończony przed ukończeniem 14 miesiąca życia. Zaszczepienie pojedynczą dawką przypominającą powinno odbyć się w 6 roku życia. I zgodnie z wytycznymi, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, wszystkie osoby podróżujące do regionów, gdzie potwierdzono występowanie tych poliowirusów, powinny być zaszczepione przeciwko polio. Co to jest poliomielitis? To jest choroba, to jest nagminne porażenie dziecięce, wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, to jest inna nazwa, czy choroba Heinemidina. Jest wysoce zakaźną chorobą zakaźną i jest wywoływana przez enterowirus, który jest zaraźliwy, szczególnie dla dzieci poniżej 5 roku życia. Ale zachorować może każda niezaszczepiona osoba bez względu na wiek. I zakażenie następuje drogą pokarmową, kropelkową, przez bliską styczność z zakażonym człowiekiem, a także przez przedmioty skażone wydzielinami z gardła, a także żywność lub wodę zanieczyszczoną ściekami. 27 września w Kozienickim Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka odbył się 10. ogólnopolski przegląd piosenki biesiadnej Kozienice 2015. Barbara Gontarek, prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej, wspólnie z Mirosławą Wójcicką, prezesem klubu Seniora Relax, powitały uczestników przeglądu oraz zgromadzonych gości. Mamy ogromną przyjemność witać Państwa w pięknych i gościnnych Kozienicach. Na 10. ogólnopolskim przeglądzie piosenki biesiadnej Kozienice 2015. Oficjalnego otwarcia 10. ogólnopolskiego przeglądu piosenki biesiadnej Kozienice 2015 dokonała Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury. Niezmiernie się cieszę, że po raz kolejny są Państwo z nami i Państwa frekwencja dowodzi, że doskonale się tutaj Państwo czują, za co bardzo serdecznie dziękuję. Szanujmy się, dopóki czas nam sprzyja. Seniorzy, szanujmy się, bo takie chwile już nie wrócą. Impreza cieszy się dużą popularnością i ściąga solistów, duety i chóry z całej Polski. W naszym 10. ogólnopolskim przeglądzie piosenki biesiadnej Kozienice 2015 wzięło udział 483 wykonawców z 3 województw, lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Przegląd cieszy się ogromnym uznaniem wśród seniorów, wśród zespołów seniora. Przyjeżdża do nas z roku na rok coraz większa liczba wykonawców. W tym roku ona przekroczyła w ogóle wszystkie możliwości. Naprawdę jest rekordową liczbą. Zespoły zgłaszają się, no w tym roku dałam im krótki termin i co mnie bardzo zaskoczyło, dałam czas do ostatniego dnia lipca. No niestety, tak ogromna liczba już było zgłoszeń w ostatnim dniu lipca. Nie miałam wyjścia, niektórych zespołów nie przyjęłam, bo już były po czasie, a bardzo dużo wykonawców, więc byśmy się tu w Domu Kultury nie pomieścili. Przegląd składał się z 3 części. Każdy uczestnik mógł zaprezentować się w 2 lub w 3 utworach. Bardzo się cieszę tym, że Kozienice przyciągają gości do nas, że ludzie chcą chętnie przyjeżdżać, no i są i radośnie wyjeżdżają, zapowiadając, że w następnym roku znowu do nas przyjadą. Wszyscy wykonawcy otrzymali statuetki, dyplomy oraz drobne upominki. Zapraszam do wspólnego śpiewania. Nie wiem co zrobić mam, byś pokochała mnie. Śpiewam ci ballady te i serenady dwie. A może tak pod oknem stać 3 noce i 3 dni. Z nieba leje deszcz, może ujrzę cię i powiesz kocham cię. Kocham.
mnie, czy nie? Czy to jest miłość, czy mój jest styl? O właśnie, czy nie? Jak mi nie powiesz, to będę zły. O właśnie, czy nie? Nie daj się prosić, powiedz ty. Nie jest więcej, nie powiedz wreszcie, że o właśnie, czy nie? Nie.
jest gorące, nie można już wytrzymać. Wreszcie zajdzie słońce, zabawa się zaczyna. Nie czyńcie w domu sami, gdy wieczór taki cudny, śpiewajcie razem z nami. Refren jest nietrudny. Nie twój wzrok, inna jesteś już stąd.
chcecie. Odjeżdża daleki piękny świat, więc białej duszy ja daruję ci. Duży statek już rozwinął żagle swe, czas już pożegnać się, zaczynam nowy rejs. Marynarzem jestem, zawód taki mam, a tobie został znów czekania długi czas. Ja w duszku wiele znów minie chwil, gdy znów tak powiem ci, kwiatuszku mój. Wiecie, byłam na gadu-gadu. Wnuczka mnie nauczyła. Założyła mi nawet konto na Facebooku. Mówi: babciu, poznasz swoje znajome, pogadacie, powspominacie. I co? Odezwały się? Odezwały. Przysłały nawet swoje zdjęcia. Podobno znamy się z podstawówki. I co? Ech, same stare baby. No ale przecież to są twoje koleżanki. Moje koleżanki? Chyba mojej babci. Zośka, mów, co z twoim synkiem? Słyszałam, że się ożenił. I jak tam? Ma śliczną żonkę? Śliczna żonka? Krowa leniwa. Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej, sekcja artystyczna Klub Seniora Relax. Patronat honorowy nad 10. Ogólnopolskim Przeglądem Piosenki Biesiadnej Kozienice 2015 objęli Janusz Stąpul, starosta kozienicki, oraz Tomasz Śmietanka, burmistrz gminy Kozienice. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało dzięki dotacji gminy Kozienice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Starostwa Powiatowego oraz Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych wydań naszego programu, który dostępny jest także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.